Cześć, ja jestem Juno, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy Tomb Raider. Tak, jasne, Tomb Raider. Ha, 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 dobrze sobie. Lara Croft and the Temple of Osiris. I nie pytajcie, ile właśnie tutaj spędziłam, ogarniając, co ja w zasadzie mam, jakie mam... zaradzić tutaj problemowi z kulą, która no, której nie mogę zdążyć tam do tej ściany przemieścić. A sprawa jest o wiele, wiele prostsza niż się mogło wydawać. Bo po prostu za cholerę mi nie szło wyciągnięcie kilka, którego no, który był tam nam niezbędny. O nie, jeszcze wypadłam tu, jak durna. Właśnie, który był niezbędny do wyciągnięcia kijaska. Puff. Do przeciągnięcia tej kuli wybuchowej. No właśnie, to wszystko jest dobrze obliczone. Wcale mi się jakoś nie ten... Nic tam nie powinno kłócić, tylko no... za dużo próbowałam jakoś to, nie wiem, przekombinować i tyle. Bo tak... Trzeba by zacząć od tego, zmienię tak. Nie ten przycisk, o ranę. Dobra, to jest. Teraz jak najszybciej tutaj. Tak. I ciągniemy to. Tylko właśnie unosząc. Znaczy, tak jakby unosząc tę... no... tę pałkę, kij. Jak zwał, tak zwał. Teraz tak, trochę czasu tutaj będę miała, bo póki to wybuchnie, to właśnie jest czas. Więc luzik, o... I właśnie... Za dużo myślałam, kombinowałam, a sprawa jest naprawdę prosta. Oj, Lara, już możesz to opuścić i zmierzyć się z nimi. Poszło. No, czyli właśnie jak zwykle nie taka to rzecz trudna. Tam, jak rozumiem, i tak się tu nie dostanę, więc już lecimy w miejsce. Te kolejne. Ojej, cóż, to jest coś do kręcenia. I pytanie, czy to kolejna jakaś czasówka będzie, której... No rany, znaczy czy tak. Hop, hop, hop. Ojej, a to szóstka? Szóstka, Lara? Co to jest? Do czego? Ła! Ech, dobrze. Ech, kurde, no. O, rany. Tam chyba była czaszka na dole. Nie ten przycisk. O tam. Chyba jest czaszunia. Spróbuję w takim razie się do niej dostać. Dryp, dryp, dryp. Tak, jest. Okej, na dół. I dobrze, że tu mi się udało. A to nie było w sumie jakieś wyjątkowo skomplikowane. Nie, 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 nie. Błagam, nie. A amunicja? O, spadły i spoko jest. Już się bałam, że coś mi tam się zadzieje, ale... Oj, co ja? Znowu ty... Then my spirits will devour your flesh. Zadanie. O, upieczemy kilka tych.
skaraby uszy na jednym, nie wiem, kiju do kebaba, tak, który Lara nosi ze sobą na plecach. Masz, dobra, szybko zbieram diamenciki na wypadek, gdyby znikały, bo wciąż nie jestem pewna, czy znikają, czy nie. Raczej tak, skoro mogą spadać, to pewnie także znikać. Widzę nowa broń, ale to za moment. Najpierw jeszcze po diamenciki wszystkie przejdę się. No, co jest z tym nie tak, Lara? Tutaj, o! Nie ukrywam, że aż czasem pewnie mi się znudzi tak tutaj wszystkie diamenciki zdobywać. A one są najprawdopodobniej dość przydatne potem. Tutaj, tu. No to dobra. Ojej, i znowu głupio jakoś chrypnę. Nie o to chodziło chyba. Więc to wysuwamy. I żeby pięknie zdążyć. Hopsa. I możemy nawet ogarnąć, jak tutaj w ekwipunku ona się nam umieści. Tu też coś mogę dodać sobie. To. A, tutaj miałam to ustawione. To by mogło nam się przydać. Nie. Nie, w sumie. Nie chcę tego. Tak, bywam zbyt podejrzliwa do takich. Zaraz tam coś było? Nie, przewidziało mi się. To w sumie można już opuścić. Czaszunia. O, i teraz to Lara celuje do góry. Nie, nie skacz tam. Dobra, jeszcze zanim... Może trochę niżej... No, czy ja naprawdę nie mogę po tę czaszkę się jakoś... odpowiednio rozpuścić? To by było dziwne. No bo ja nie chcę mi się wierzyć, że mam jakoś do niej doskoczyć głupio. Auć. No dobra, ale może się i tak nam to jakoś zaliczy. Dobrze by było, ale nie wiem. O nie, gdzie ja jestem? A, blisko, ale dobrze jest. Bo czaszka jest już moja. No więc jest okej. Tu chyba nic nie ma. O, w takim razie. Tutaj. Ciekawe, czy można ją było jakoś zdobyć, tak by nie musieć spadać. Kto to wie? Tu. Ulepszenie jakieś z amunicją związane. Bardzo bym je chciała. A no, z pojedynczym to może być kiepsko. Mogę to wystrzelić? Nie mogę, o ranę. No, lara. Kurde, to było skomplikowane. Jak miło, że akurat strzałem też mogłam to zrobić. Tak. Coś z tej strony jest? Nie, a tam trzeba będzie się wybrać, ale najpierw tu. Tutaj. I znowu nam kulka jest potrzebna. Ojej. Coś zazgrzytało groźnie jakoś. Dobra, to mam chyba pomysł nawet na to. Spróbuję. Tak.
O, a najpierw jeszcze diamenciki. Dobra. Trzeba by się chyba skupić. O, ranę. Teraz tak, 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 żeby to dobrze nacelować. Tak. Nie, nie w głowę dostanę pewnie. Oj. To nie tak miało być. Dobrze jest. No dobra, to spróbuję to pchnąć. Durne to jakieś. Dobra, poproszę kolejną kulę w takim razie. Pchnijmy to. Lara? Oj, odleciała mi ta kula wredna jaka. Ała! Kurde, sama się wysadziłam, ale jestem czasami... nie wiem nawet jak to nazwać. Zaraz, może spróbujemy tak. No, leć tam kulą mi gdzie trzeba. Tutaj. Chodź tu. No. Kurczę. Tak. I wleciała. Okej, tak. O, to jest niepodpalone? Ach, to zmierzanie się z czasem, co? Czemu to nagle się robi takie nieładnie czerwone? Oj, chyba nie tędy. Ła, kurde! Jak to się mogło stać? No i znowu nam... No, rany. Dziwne to jakieś. Okej, no w takim razie trzeba jeszcze ją przepchnąć. Raz. Tutaj. Tak, tak. Chodź kulo, nie mogę cię zgubić teraz. No i dlaczego ona wtedy zaczęła się taka czerwona robić tak w ogóle? Dziwne rzeczy. Mam nadzieję, że w ogóle nie błądzę i tam, gdzie trzeba ją pcham, bo też nie chciałabym, by to trwało i trwało. O, dobra, może trochę bardziej tu. Dobra, bezpieczna odległość. Wysadzi, wysadzi, wysadzi je. A coś tutaj może jest? To... czego wcześniej nie widziałam? A nie, tu powrót do kuli, tylko że... Aha, dobra, rozumiem, tylko że no tamtędy to bym jej przepchnąć nie mogła. Wow, ile życia, a to co to jest? Well, of course it's a trap. No pięknie. Co to mi daje? Aha, już rozumiem chyba. No, Lara. Dziwne jakieś. Zaraz, rozumiem, mam zrobić. Tak? O kurde! Ja już to rozumiem. Okej. Chodź kulo do mnie, chodź, chodź, chodź! Nie! Przepaść mi spadła. O kurcze, jakie to jest. Ależ to skomplikowane. Dobra, to trzeba się pospieszyć. Dobra, rozumiem już teraz to. Czyli to. Aha, dobra, wystarczy raz. Spokojnie, tak. I tak. Dobrze jest. Chodź, chodź tutaj, kuleczko. Shiftem tu. O nie, to mnie zabije, to mnie zabije. Nie. Nie zabiło?
O cholera, to mnie kolejna kula jakaś zabije. Ja pierdzielę. Aha, i jeszcze czaszka, dobre sobie. Co oni też myślą? Auć! Nie no, jak ja mam to niby przeżyć? Proszę o jakąś apteczkę. Ja tu błagam o apteczkę wręcz. Dobra, może te kołki mi jakoś pomogą? O rany. Ledwo żyję. Another fragment of Osiris. Miłe, że tyle punktów. Tylko, no cóż. Ogólnie to... No już mogę to opuścić i zająć się rozstrzeliwaniem wszystkiego. Wreszcie. O, i to nawet otwórzmy sobie. Heading straight to the British Museum, right, Croft? Of course, Carter, but all in due time. Ja, na razie... się zmaterializowali tutaj niespodziewanie. Wow. Dużo rzeczy do otwierania, dobra. Tamtą połyskującą na samej górze. No właśnie. To jeszcze to. Nie wiem, czy mogłam... No nie wiem, jak to działa. To znaczy, może mogłam najpierw ją otworzyć, ale no dobra, trudno. Że tutaj? Okej, okay, takie... teleportacje. Tam. Piece by piece, until he is returned to us, and then Set will face justice. Jest i kula, o której wcześniej już mówiłam. Dobra, czyli... No i ta czacha. A najpierw może właśnie... Mogę może rozwalić tę kolumnę? Kulo, rozwal kolumnę. Proszę, 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 proszę. Nie. Jakie to jest uparte? Ale mam inny pomysł. Chyba... Dobra, zróbmy tak. Siedź tu, kulo. Kurde, żeby ona mi się nie sturlała. Tak. O, właśnie. No. I chodź teraz w drugą stronę. A tu jeszcze gdzieś chyba była czaszka na tyle wysoko, że nie mogłam jej wcześniej jakoś zdobyć. Nie. Dobra. These ruins bear the marks of Khepri. Yes. When Osiris built this place, it was to praise all the gods. Wow, te się nawet same otwierają, ale najpierw ja... O, czacha. Właśnie, najpierw sobie wolę to miejsce dokładnie skontrolować. Bo może coś innego ciekawego. Au! O nie, 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 nie. Nie, jednak nie. Jednak mi się odechciało. Idziemy gdzie trzeba od razu. Lara też chyba jakiegoś przyspieszenia dostała. Grobowiec wyzwań. O nie. Jak to niby? O co w tym chodzi? Nie, 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 nie. Myślałam, że ona może się tego złapać.
No dobra, jestem sobie tutaj. I co mam niby z tym zrobić? Aha, pewnie je wcisnąć wszystkie na czas, czy nie? Po prostu chodziło o to, by je wcisnąć? Obojętne w jakiej kolejności? Jej, ja czasem naprawdę za dużo myślę... Wow, ale ekstra! Dodali tutaj pływanie! No, bo pływania nie było w poprzedniej części, więc świetna sprawa, rany. Cudnie. Dobra, czyli szybciutko tu. Znowu wystarczy tylko raz kliknąć. A nie, 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 nie. Tu. Chciałabym i diamenciki wszystkie zgarnąć, ale ach, cholera. Dobra, oleję może te diamenciki i tam po prostu zajmę się tym, by kliknąć to jak trzeba. Tutaj. Tutaj. A, i rozumiem, że teraz mam przeskoczyć. Wow! Lara! No pięknie. Ale okej, chyba już wiem. Czyli dobra, jeszcze raz spróbuję to w takim razie. Może z nieco innej strony. Tak. Chwila przerwy, wytchnienia przed kolejnym dzikim tu biegiem. Tak. No nie. Spokojnie, spokojnie. Wszystko wróci na swoje miejsce i jest. A tak swoją drogą, no dobra, to się otworzyło, ale w sumie mogę chyba sobie teraz pozwolić na małe zbieranie diamencików, co? Bo kto mi zabroni? Dobra, jeszcze jedna przebieżka. Tutaj, auć, a już nie chce mi się. Tak w sumie jeszcze będą wracać chyba, a tu jest zapis po tych zdobyczach. To leżą jakieś sfinksokozły, czy jaka cholera? Dziwne, dziwne rzeczy mi tutaj. Dobra, ja chcę jeszcze te diamenciki zdobyć. Się ucięłam na nie. Bo są fajne. I tyle. Tutaj, oj, chcę go, chcę... Nie, już się boję. Dobra, się wystraszyłam. Już to był w sumie tylko grobowiec wyzwań, więc dobrze, że zdecydowałam się o niego zahaczyć. Chociaż też z innej strony powiedzcie mi, co w takiej grze nie jest dla mnie wyzwaniem. Wszystko jest. Okej, w takim razie, skoro jest tutaj też zapis, myślę, że to odpowiedni moment na koniec odcinka, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.